Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Zobacz, dzisiaj K2 Bono Black. To jest produkt od widza. Cóż mogę powiedzieć, nie mam pojęcia, jak się to będzie aplikować, z tego względu, że zrobił się glut. Słuchaj, taka konsystencja, chyba taka ma być, ale nic, zobaczymy na oponie, standardowo sobie okleję, a że jest to szybki strzał, więc nie będziemy się tutaj jakoś wczuwać strasznie. Chcę zobaczyć, jakie to będzie wykończenie. Tu jest napisane, że guma i plastik. Na plastiku nie będę badał terenu. Widać, że jest czarny, to na maksa powinien przyciemnić. Aplikacja. Zobaczmy. Ale tragedia. Dobra, muszę uderzyć srogo. Dobra. I teraz powinno pójść. O! No popatrz. Forma kremu, słuchaj. Czy fajnie? Fajnie. O, i czarno od razu. Ale będzie brudzić. Będzie brudzić. Nie no, powiem ci, że tak. Troszeczkę wykończenie i tu już mamy fajnie. Wykończenie, słuchaj, totalny macik satyna. Wykończenie, kurcze, woskowe. Fajna sprawa. Dobra. Trzeba go jednak rozcierać w gąbce, bo jak dasz taką grudę za dużo, to w rowkach będzie siedział i będzie brudził. Nie wiem, jak to będzie na mokro, nie będę próbował, nie będę testował. Z tego względu, że moim zdaniem w takich chwilach może się przyjąć na mokro. Kurczę, no mógłby. Fajnie, słuchaj. Fajnie, naprawdę fajnie. Szkoda tylko, że będzie brudził. Skurkowany, ale nic, zobaczymy. Najpierw go dotrę. Teraz dałem go do grubo, widzisz? I już w rowkach siedzi. Dlatego tu ważne jest, żeby... A, kolejna rzecz. Tak jak wosk, będzie ci brudził felgę. To jest więcej niż pewne. Zostanie ten czarny nalot na wszystkim, czego dotkniesz, tak jak o tutaj. Ale przy pocieraniu widzę, że znika. Czyli jak odwrócę sobie gąbeczkę na drugą stronę, to produkt ewidentnie znika, tak jakbym go docierał. O, tu już za dużo przesadziłem. Tu chcę zrobić tak optymalnie, słuchaj. A tu chcę zrobić tak grubo, na bogato. Dobra, optymalnie. Druga strona i będę chciał go dotrzeć. Już jest, ale szybko odparował. Bardzo fajnie. Rewelacja. Uuu. No ale gąbeczkę delikatnie wróci. Później wezmę mikrofibrę. Dotrę jeszcze mikrofibrą. W sumie, słuchaj, ja tu nie mam co zbierać. Naprawdę. Nie mam co zbierać. Ta jest czysta. Strona wróci. Nie brudzi. Kurczę, co jest grane? Dobra, gdzie mam czyste? Tu mam czyste. Brudzi. Zostaje czarne. Także jest do dotarcia. Cropping? Może sprawdzimy, jak zrobię tylną oponę. Wstępnie fajnie. Słuchaj, zobacz. Satyna, mat. Bardziej satyna. Satyna po prostu idealna. Wykończenie naprawdę woskowe. Rewelacja. Zero połysku. Nic, kompletnie. Fajne... Znaczy przyciemnienie, może ona nie jest soczysta. Może nie jest soczysta. No, satyna, zdecydowanie. Bo tutaj widać, że opona w tym miejscu, gdzie nie ma produktu, jest ciemniejsza. Więc tutaj dla wielbicieli takiego matu bez przyciemnienia będzie idealnie. Ale tak czy tak opona wygląda tak naturalnie. Bardzo fajnie. No, tani produkt, kurczę, z marketu. I proszę, i można? Można. Jak długo posiedzi? Zobaczymy. Zobaczymy. Nie będę go moczył, słuchaj. Zrobię taki na końcu filmu może test trwałości. Czyli tak, tutaj mamy optymalnie, a idę teraz na tył, słuchaj. Idę na tył i postaram się go położyć dwie grube porcje z małymi przerwami. Poczekaj, odłożę sobie pojemniczek. Cyk. No rękawiczki, tutaj bez rękawiczek nie ma mowy, żeby cokolwiek zrobić. I przede wszystkim trzeba uważać na felgi, bo na bank, jak zajedziesz na felgi, ten czarny barwnik zostawi. Kurczę, spodziewałem się, wiesz co, że to będzie gorsza aplikacja ze względu na gluta i że będzie się mazał, a tu nie. Tu naprawdę bardzo fajnie, no kurczę. Poziom jest. Tak naprawdę to mi się bardziej chyba to wykończenie podoba od Sigmy, bo Sigma jak przesadzisz, to jest tłusto, jest paskudnie. Teraz go dam grubo. Patrz, ojej, teraz to przyjąłem na maksa.
fajnie się aplikuje, poślizg bardzo fajny, nie stawia jakiegoś strasznego oporu. Jak dobrze nasączysz gąbeczkę, to jest niekończąca się historia. Gąbka trzyma produkt fantastycznie. I tu rancik. Zacznij sobie zawsze od rantu, jak jest taki produkt. Póki gąbka nie jest na maksa nasączona. O, widzisz? O. I delikatnie, cyk. Dajemy dużo, nie żałuj dziadzia materiału. Produkt od widza, za darmo. Jedziesz. Nie, i tak go puszczę w świat. A co? Trzeba będzie napisać w komentarzu to później. Pójdzie dalej. Ja osobiście na chwilę obecną tak, wosk. Ewidentnie jakbym, słuchaj, bardzo przypomina mi konsystencją, jak nabiorę na gąbkę i wykończeniem bardzo przypomina mi wosk od softa. Naprawdę. Tak naprawdę to jakby, chociaż ten się troszeczkę łatwiej aplikuje, bo tam to już jest w ogóle tragedia, ale bardzo podobne wykończenie. Nie no, rewelacja. Naprawdę. Super. Kurczę, bez połysku. Fajne przyciemnienie, fajna satyna. Tak, kurczę. Znaczy przyciemnienie, no tak. Zrobiło ją naprawdę bardzo naturalną, bez takiego przegięcia. Aż stanę sobie dalej. No bomba, zobacz. Rewelacja. No dobra, czekamy, damy mu chwilę. To może tak, gąbkę kładę tutaj, nie, tu położę, bo mi ją wiatr wieje, ale już puchnie, on, ten produkt ma w sobie jakiś spirytus, czy nie wiem, coś ma, bo już puchnie gąbka, a te właśnie na spirytusie takim produkty, i dlatego szybko odparowuję, gąbki zaraz puchną, ja idę teraz po wodę i sprawdzimy jednak kropelki. No rękawiczki, ale wiesz co? Jak zafarbowały, to już powiem Ci, że ciężko będzie chyba to zmyć. Zaraz zobaczymy. Zmywa się? Zmywa się. To nie pryskam na opony, bo wiem co będzie, zobacz. Nie no, nie ma sensu. To sobie odpuścimy. Zobaczymy. Na drugą stronę poleci Sonax. Odnawia plastiki, jest świeżo, wlekły kolor. Tak samo jest podobnym produktem, tak jak ten. Zobaczymy. Na plastiki tego nie będę kładł, bo z tego co widzę, to bardziej farbuje niż odnawia, więc bez sensu. Bzdura. Chociaż wiesz, no przy tym produkcie bynajmniej, zobaczymy jak będzie przysunął się na oponach. To co, jak to jest? Usiadło? Ta struna. No już wyschło, słuchaj, już ciągnie się takim suchym, więc dorzucam drugą porcję. I też poważną, nie będę oszczędzał. O, zobacz, grubo, naprawdę ładuję grubo. Nie będę oszczędzał materiału, za darmo oczywiście, tak, to widz dostanie mniej. Dobra dziadzie, tak, trzeba być chytrusem, nie wolno rozdawać, nie wolno. Oczywiście żartuję, no teraz to już przesadziłem. Druga aplikacja to jest jakiś ogień. Zobacz, zajechałem na felgę i po temacie. O tym właśnie mówiłem. Widzisz? I teraz co robimy? Ręką, pyk i poszło. Tu też zajechałem. No właśnie. Ale jest łatwo usuwać, bo szybko odparowuje, nie stwarza problemu. Czyli nie ma się co bać, że na feldze zostawi Ci ten barwnik. Chyba, że będziesz miał tak dojechaną. Tutaj siedzi powłoka, jest felga zadbana. A wiadomo, im mniej brudu, syfu, wszelkiego rodzaju, tym łatwiej się doczyszcza. Więc to też ma tutaj... To też jest ważną sprawą, że jak jest zabezpieczenie, oczywiście wszystkie, wszelkiego rodzaju zabrudzenia domywamy łatwiej. Jak felka dojechana, powbijana, lotna rdza smoła, to wszystko to się ten brud trzyma jak głupi. I wtedy barwnik może zaciągnąć właśnie i będzie ciężko. Ogólnie, zaniedbany lakier, to wiadomo jak to jest, przecież mówić Ci nie muszę. Słuchaj, druga porcja. I teraz muszę Ci powiedzieć, że... Kurde, nie wiem, czy nie ładniej. Tak, bardziej tak soczyście. Tutaj jest tak bardziej satynowo, a tutaj uzupełniło jakby przyciemnieniem, słuchaj. No dokładnie. Kurde, tu jest... Ciężko się określić, ale fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że nie jest jakiś nachalny ten dressing. No pięknie. Kurde. Wiesz co? Muszę sobie tak stanąć i popatrzeć. Nie, wiele się nie zmienia. Tutaj jakby dodało trochę połysku i są nierówne place. Takie widać, że przegiąłem z produktem, więc nie dajemy go dużo. Nie dajemy go dużo. Ja produkt zostawiam, słuchaj. Kolejne mycie, wrzucę Ci urywek, ile czasu auto jeździło, jaki czas minął.
czy w ogóle produkt siedzi, bo jak przed chwilą widziałeś, jak od razu na rękawiczki to się rozpuszcza na rękawiczkach, więc tutaj może być podobnie, że jak popada, to on zjedzie. Zobaczymy. Odcięcie, wiadomo, mamy przy wentylu, także zapraszam Cię do dalszej części filmu. Nie wiem, ile auto przejechało, na pewno niewiele. Jak to wygląda? Słuchaj, umyłem właśnie felgę i widać, że siedzi. Zobacz, widzisz? Tu jest odcięcie. Wskakuje. Jeszcze nie myłem tej oponki, czyli odświeżam. Pianka 1 do 10. Standardowo pędzel od softa. No jest nieźle. Poślizg może nie tak skuteczny jak przy Sonaxie. Nie wiem, który film się pojawi szybciej. Sonax do plastików. Tu też jest znośnie. Dobra, przechodzimy na tył. Nie to, nie ten produkt. Tu też siedzi. Widać? Mam nadzieję, że tak. Też jeszcze oponki nie były ogarniane. Czekały właśnie, aż zacznę nagrywać. Felgi zrobione. O, tu widać, że troszeczkę brudu złapało. Zobaczymy po spłukaniu, co się wydarzy. Ok. Pstryk, pstryk. Pędzle do umycia, zobacz. I tak właśnie myję pędzle. Ideala. Pyk. Uczymy. Słabo to wygląda, ale produkt siedzi. Żeby nie było, widzę, że siedzi. Ok, słuchaj, no siedzi. Nie ma tu jakiegoś strasznego hydro. Tak naprawdę wygląda to, jakby nic nie było, ale odcięcie jest. Mam nadzieję, że to widzisz. Tu. Przód. Przód. Troszeczkę jakby mniej, ale brak hydro, więc no nie wygląda to jakoś kozacko, ale produkt siedzi. Żeby nie było. Lecimy dalej. Kolejne mycie dressingu K2, czyli opon, na których siedzi dressing K2, i tu widzę, jest odcięcie. Hydrofobowość, słabietońko, tak naprawdę jakby nie było. Ale odcięcie jest i teraz tak. No coś tam się broni, jeszcze się broni. Tu jest jaśniej niż tu. W ogóle rozjaśniło oponę. Wygląd tragedia, hydrotragedia. Czy łapie brud? Nie zauważyłem, bo jak myłem teraz opony, znaczy jakbym skoczył pewnie z tire cleanerem, to coś by wyciągnęło, ale sama piana aktywna, tak jak ja myję, 1 do 10, neutralna oczywiście, żeby nie usuwać dressingu, nie zauważyłem zabrudzenia. O tak. No i zobacz, słabo to wygląda, bardzo słabo. Tu jest ciemniej, tu jest jaśniej. Ale produkt siedzi. Czy mi się podoba? No nie. No. Tak naprawdę wygląda, opona wygląda no słabo, słabo. Z tyłu jest podobnie, poczekaj. Ciekawe, czy mi węża starczy. Starczy, o. O, tu już powoli znika całkowicie. Więc myślę, że jeszcze jedno mycie. Dam mu jeszcze szansę, zobaczymy tak naprawdę, ile posiedzi, ale moim zdaniem dressing do pierwszego mycia. No dobrze, słuchaj, nie wiem, które mycie, trzecie, drugie na oponach z produktem K2.
Zauważyłem, że już nic nie ma. Tak naprawdę zbiera syf tak, jakby nie było zabezpieczenia. Teraz co do produktu. Czy jest fajny? Wiesz co, fajny do pierwszego mycia, bo później znika to przyciemnienie i zostaje, wręcz rozjaśnia opona. Robi ją taką szarą, a nie czarną. No dla przeciętnego Kowalskiego może być to ok, jak chce mieć troszeczkę przyciemnioną oponę, że tak coś założył. Znając życie, to pewnie zarzuci na brudną, wtedy już w ogóle będzie furora. Wiadomo, jak to jest brudna opona i założysz cokolwiek tłustego na oponę, to jest bajeczka, a tym bardziej plaka. Czy produkt mnie urzekł? No nie. Tutaj jeżeli chodzi o K2, Sigma Pro bryluje. Zdecydowanie to jest w ogóle przepaść, jeżeli chodzi o produkt do opony. No dobra, słuchaj, na taki szybki strzał. Produkt chciałem pokazać z tego względu, że dostałem od widza, za co bardzo dziękuję. Na końcu filmu postaram się wrzucić, ile auto zrobiło kilometrów i jaki czas, raczej czas, no ile miesięcy, nie wiem, miesiąc, dwa. Myślę, że na takim aucie, które kurczę jest tyrane, to pierwsze mycie, może dwa, jest po wszystkim. Czyli tak naprawdę uzupełniamy co mycie. Hej!